25 ochotników zgłosiło się na rekrutację do nowo powstającej drużyny futbolu amerykańskiego Oleśnica Outlaws. Klub będzie filią wrocławskiej ekipy o tej samej nazwie. Za tydzień odbędzie się pierwszy trening nowej drużyny. Oleśnica już od jakiegoś czasu przebija się w świadku futbolowym w Polsce. Wiemy, że jest tam potencjał, jeżeli chodzi o zawodników, co potwierdziła nasza sobotnia rekrutacja oraz duże zablecze fanów, którzy jak do tej pory kibicowali tylko wrocławskim drużynom. Rekrutacja, która odbyła się w sobotę, była dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Przyszło sporo chłopaków. Wyglądało to w taki sposób, że były to testy sprawnościowe typowo pod futbol, czyli biegi oraz testy siłowe. Zawodnicy zostali podzieleni na kilka grup w zależności od wagi, gdyż jest to dosyć istotne w futbolu, bo jest tam duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o zawodników. Mówił Mateusz Guber, współzałożyciel drużyny Oleśnica Outlaws. Kończymy sportem dla prawdziwych facetów. Odbyła się rekrutacja do nowo powstającej drużyny futbolu amerykańskiego Oleśnica Outlaws. Klub będzie filią wrocławskiej ekipy o tej samej nazwie. Jak wygląda w Polsce Liga Futbolu Amerykańskiego? Polska Liga Futbolu Amerykańskiego w tej chwili jest podzielona na dywizje. Jest to Top Liga, PLFA 1 i PLFA 2. Jako nowa drużyna będziemy startować od PLFA 2. Jest to najniższa klasa rozgrywkowa, jeżeli chodzi o futbol 11-osobowy. Sezon 2015 według planów ma się rozpocząć na koniec lipca i potrwać do połowy października. Treningi będą odbywać się regularnie. W tym roku będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Pierwszy trening odbędzie się 6 listopada na boisku na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. Będą te treningi cyklicznie, dwa razy w tygodniu. Od nowego roku myślę, że będą częstsze, około 3 razy w tygodniu i tak aż do końca sezonu. Mówił Mateusz Guber, współzałożyciel drużyny Oleśnica Outlaws.